Witajcie na kanale Madros. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, czym jest Grupa Ochrony Dinozaurów z Jurassic World. Zapraszam. Grupa Ochrony Dinozaurów debiutuje w serii w 2018 roku w Jurassic World Upadłe Królestwo. Jest to grupa aktywistów, która powstała w celu zdobycia poparcia dla ratowania ostatnich dinozaurów z Isla Nublar. Założona przez Claire Deering, która powołała zespół entuzjastów dinozaurów oraz wznowiła współpracę z ludźmi związanymi z Jurassic World i InGen. Głównymi współpracownikami Claire są Franklin Webb i Zia Rodriguez. Franklin jest głównym analitykiem systemowym. Jego głównym zadaniem jest obsługa mediów społecznościowych i kampania marketingowa na rzecz DPG. Zia to paleoweterynarz, która miała odbyć staż w Jurassic World, ale incydent na Nublar odebrał jej tą możliwość. Jako pierwsza na świecie organizacja utworzona w celu zwalczania złego traktowania dinozaurów, DPG działa zgodnie z zasadą, że ludzie, którzy przywrócili dinozaury do życia, nie mają prawa do przejmowania nad nimi kontroli i zaniedbywania ich lub wykorzystywania do nieetycznych celów. Mamy tutaj nawiązanie do Zaginionego Świata z 1997 roku, kiedy to InGen próbowało zabrać dinozaury z Isla Sorna do San Diego, argumentując to tym, że wymarłe zwierzęta nie mają swoich praw. Celem DPG jest znalezienie sposobu na pokojowe współistnienie ludzi i dinozaurów, przy jednoczesnym zapewnieniu ograniczonej ingerencji obu gatunków. Grupa nie jest sponsorowana przez żadną dużą korporację. W całości finansowana jest przez swoich członków. W 2017 roku kostarykański Instytut Wulkanologii ogłosił, że uśpiony wulkan na Isla Nublar, czyli Mount Sibo, ponownie się uaktywnił po prawie 500 latach. Właśnie wtedy DPG postanowiło zorganizować akcję ratunkową. Dinozaury miały zostać zabrane z Nublar do nowej lokalizacji, zwanej potocznie Sanktuarium. Do misji dołączył się Benjamin Lockwood, dzięki któremu znalazły się niezbędne środki do sfinansowania całej operacji. W Upadłym Królestwie dowiadujemy się, że DPG i Lockwood zostali oszukani przez Elia Milesa, a akcja ratowania zwierząt nie miała nic wspólnego z ich bezpieczeństwem. Claire, Franklin i Zia powracają w Jurassic World Dominion. Można założyć, że z kontynuacją zadania, jakie sobie wyznaczyli, a więc zrobienia wszystkiego, aby ochronić ostatnie żyjące dinozaury. To wszystko na dziś. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!